Witam, to Alistejo. Ruszajmy na spotkanie przygody. Joanno, jesteś, przybywasz w samą porę. Chodź do mnie, córko, najdroższa. Wspólnie dysponujemy wystarczającą siłą, by pokonać twego zdradzieckiego brata i jego zgniłą świtę. Czy to musi się tak skończyć, ojcze? A jakie inne wyjście z tej sytuacji widzisz, siostrzyczko? Nasz tatuś cokolwiek oszalał i traktuje poddanych jak worki treningowe. Ktoś musi położyć temu kres. Może by tak... Jak śmiesz tak do mnie mówić, Marku? Do swego ojca. Nie jestem szalony, to wszyscy ci, których uważałem za przyjaciół, postanowili mnie wykończyć. Począwszy od kucharki, na własnym synu skończywszy. Lepiej spójrz na swoje postępki. Przymierzesz z ożywieńcami. Bunt przeciw własnemu ojcu. Zmuszanie żołnierzy do bratobójczej walki. No właśnie, ale... Wybacz, ojcze, ale to był jedyny sposób, żeby odsunąć cię od tronu i powstrzymać przed dalszym terroryzowaniem całego królestwa swoimi wybrykami. A jeśli masz w sobie odrobinę przyzwoitości i zależy ci na losie gwardzistów, ustąp z tronu po dobroci, a nikt nie będzie musiał dziś zginąć. To jest całkiem... Ja, król Ryszard, miałbym ustąpić z tronu tylko dlatego, że jakiś szczaw dopatrzył się w moich rządach tyranii. To tylko twarda ręka, Marku, której najwyraźniej brakowało ci w młodości. Ojcze! O tak, twarda ręka to jest to, co masz najlepsze, ojcze. Nie szczędziłeś jej Joannie, więc odeszła. Chciała mieć spokój z twoimi wygórowanymi wymaganiami i oczekiwaniami. Ja nie pozwolę, żeby przez ciebie cierpiało całe królestwo. Coś czuję, że trzeba będzie pobić i jednych, i drugich. Marku, niech i tak będzie, synu. Pamiętaj jednak, że pożałujesz dnia, w którym podniesiesz rękę na własnego ojca. Joanno, decyzja należy do ciebie. Kto z nas twoim zdaniem ma rację? Kogo poprzesz? Ojcze, jeśli nie ma innego wyjścia, pozwól mi to chwilę przemyśleć. Byle nie za długo, siostrzyczko. Żal byłoby przegapić tę chwilę. Mi bardziej żal jest tego szału, który się zmarnuje. Zaraz podejmę decyzję. Czy tu można z kim pogadać? Mieszczanin. Czego król w podatkach nie zabrał, to obrońcy zarekwirowali podczas oblężenia. Nie mam niczego, co mógłbym ci dać. Czego chcesz? Jestem Joanna, córka króla. Może mogę jakoś ci pomóc? Córka króla? Niczego od ciebie nie chcę. Wynoszę się stąd, jak tylko droga z miasta będzie bezpieczna. Odejdź. Zobaczymy dalej. A, to nawet nie mogę. Mogę tylko zaatakować jednych albo drugich. Podjęłaś już decyzję, córko? Pamiętaj, że może ona przechylić szalę zwycięstwa. Tak, ojcze, uważam, że czas zakończy twoje rządy. Mieszkańcy Randorii mają już dość życia pod naporem twojej pięści. Przejmij kontrolę nad oddziałami księcia Marka i stań do walki z ojcem. A co mi tam? Czemu ja dostałem takich paskudów? O, trzeba przyznać, że tatuś też ma taką dziwną armię. Tylko, że tu jest ich aż 600. Ja. Ale mam mojego orzeszka, no i to jest podstawa w tej sytuacji. Najpierw tak, na dzień dobry. A w ogóle to czemu ja nim nie dowodzę?
Widać, że limit jest większy niż ja mogę sobie na to pozwolić. Dobra, teraz co ja tutaj mam? Można by smoczka przebudzić, prawdaż? Ale nie, troszkę za mało jest. Dobra, to jeszcze poczekamy. Możemy się zmienić. Nie, no dajmy im okazję, niech oni coś zrobią. To jest to, że szybciej biegamy, prawda? Odczekajmy, niech oni coś zrobią. O, wy akurat... Co to jest? Ofiarowanie. Zombie przekazują swoje punkty akcji sprzymierzonej jednostce. Jeśli jednostka ta wykonała już ruch, otrzymuje dodatkową turę. Damy to im. Ej. No nic, dobra. To trzeba będzie już się przemieścić. To jest raz. Bo mógłbym rzucić to, żeby szybciej... Ale to byłoby jedno pole, to nie ma sensu. To lepiej się zbliżyć. Na tych muszę uważać, ale ja myślę, że Orzeszek się nimi zajmie. Dobra. Zmienisz postać i się tutaj przeniesiesz. Ty czemu ty wracasz? Ty miałeś tu walczyć. Ale... Nie no, komputer to normalnie... Nie popisał się. Atakujemy. Może tych. Jedna jednostka mi będzie. A mi chodzi głównie o szał, który właśnie zyskałem. I gdy tylko będę mógł zadać cios orzeszkiem, to ich rozdepczę. Ale paskudy. Moje kochane szkieletki. Oj, tu było strasznie. Jeszcze mogę to przegrać, ale na szczęście mamy orzeszka. I tak będziemy ich osłabiać. Wystarczy, że jedna jednostka ocalę. Tak. Przemieścisz się tu. No to pomału ruszajmy do walki. Czemu on jest taki jakiś dziwny? Dobra, atak. On powinien walczyć, a nie wciąż uciekać. To będzie wojna gigantów. Walczcie! 11. Czekamy. Może pozbieram. Ale w ogóle to... Może coś by tu dać. Inicjatywa to nie jest to. O! Strach! Na tych. To może mieć sens. A ty może zaczniesz się, nie wiem, regenerować, czy co? W końcu jesteś wampirem. Oj, no to straciłem moje kochane kości. Straszne. Jeszcze brakuje jednego punktu. No to ich tutaj troszeczkę poszarpiemy.
kiedy ty się włączysz do walki, he? Natomiast wy, byłoby fajnie, gdybyście ocaleli z tej bitwy. Co bym mógł tutaj rzucić? Okrzyk bojowy, zwiększenie inicjatywy to nie, rozproszenie nie. Możemy uzdrawiać, ale to chyba nie jest dobry pomysł, bo przecież to są nieumarli, nieprawdaż? Bezradność na tych. Coś czuję, że przegram tą bitwę. Przez tych tutaj paskudów, którzy w ogóle nie walczą. Zmień postać, będziesz uciekał. Okej, 12. No to zaczynamy. O, Altered Many, to nie, a ja potrzebuję show. Taktyka jest prosta, po prostu uciekajmy. Tak. Od tego co pogięło. Dobrze, ale tu proponuję troszkę dodać mojemu przyspieszenia. Czemu nie? A jest, dobra. Oddalisz się. Może zacznie się w końcu bronić, paskud jeden. O! I ucieka. No mam 6. No... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze tu. Czemu ty chcesz atakować? Tamtych masz atakować. Atakuj! Ale łobuz, no nie. Ciekawe. Może teraz ten zaatakuje tego. I to mi się podoba. No, i tak walczcie, walczcie. Może się jeszcze uda. Tylko muszę ratować tego, tak coś podejrzewam. Chociaż może bym wygrał z samym tym. A w ogóle to mam 8, to jest troszkę za mało na moje potrzeby. Okej, fajnie. Teraz ja ucieknę tu. I mam nadzieję, że ktoś tutaj zaatakuje. I zaatakował, fajnie. Teraz zginiecie. Dobra, mam szał. Także jest szansa, że ja to wygram. Co za dziwna taktyka. Całe szczęście, że mam orzeszka. Co? Tu. Nie? No to może... To jest chyba synek. Znaczy się brat. Siostrzyczko, gratuluję wspaniałego zwycięstwa. Dzisiejszy dzień zostanie w Randori zapamiętany jako chwila, w której zakończyły się tyrańskie rządy króla Ryszarda. Nastał czas króla Marka. Czas pokoju, dostatku i dobrobytu. Będę zaszczycony, jeśli zechcesz mi w tym pomóc, Joanno. Marku, tak samo nie nadajesz się do rządzenia tym królestwem, jak nasz ojciec. Twoje metody są do szpiku złe i napawają mnie obrzydzeniem. Musisz odejść, albo na tej ziemi skończy się twoje życie. Bracie, zasiadanie na tronie nigdy nie było moim celem. I również teraz nic się nie zmieniło. Wracam do Maciejowa. Tam jest moje miejsce. Nie. Taki wał. Joanno, zasmucasz mnie.
Wiele krwi zostało dziś przelanej. A ty nie masz jeszcze dość. Wiedz jednak, że zbyt dużo poświęciłem, aby osiągnąć swój cel, więc jeśli chcesz mnie zatrzymać, musisz to zrobić siłą. Niech tak będzie, Marku. Wstawaj. Siły. Oni mają smoka. A ja jestem bez szału. W sumie bez większej armii. Tak, tym razem może pozwolimy, żeby to oni przejęli inicjatywę. Bo nie mam pomysłu na razie. O, byłoby fajnie, gdybyś się zbliżył. O, nie zaatakował. Dobra, teraz wszystkie moje jednostki rzucą się na tego. A ile ty masz? 790. Ale my chyba coś tutaj mamy. Bezradność osłabia obronę celu. Obrona 30%. I to może mieć sens. Mam nadzieję, że to podziałało. Tak. Aha, obrona spadła tam od 53 na 17. No to prowadzimy wojnę na wyniszczenie. Uważam, że to nawet nieźle mi poszło. 6 szału przybyło. Orzeszek, jesteś potrzebny? Tylko ja myślę, że najpierw się zacznę tymi zajmować, bo ci mogą... Chociaż nie, bo na orzeszka nie działa... Aha, 14, no bo ja to rozwinąłem. Na orzeszka nie działa unik, więc w sumie lepiej używać umiejętności mojej armii na te jednostki, które nie mają uniku, natomiast orzeszkiem walczyć z tymi, które mają. A tym bardziej, że to się właśnie rozwiązało, bo ja potrzebuję tylko 20 punktów na zaatakowanie wszystkich jednostek możliwych do zaatakowania. Fajnie, no to pozbawiłem wrogów jednostek, które mają uniki. Ty może podlecisz tu, zwiększy swoje możliwości walki. Tylko nie wiem, czy mogę w tej duży... No mogę, dobra. I się usuniesz tutaj z linii. Znaczy w sumie to ja nawet chcę ich stracić. Oni są tylko po to, żeby szał mi nabijali dla mojego głównego wojownika. Jest pięknie. No i zostali tylko oni. No jeszcze, oczywiście on może jeszcze jakiegoś suchara zasadzić, typu jakieś tam, nie wiem, burza ognia czy coś rodzaju, ale nie przejmujemy się takimi rzeczami. I tak go nie dopadniesz, daj sobie spokój. A, żeby zmniejszyć straty, podejdziesz, a uderzą tymi. Ty czekasz, a ty uderzysz. I co, braciszku? Było się uczyć. Okej. Joanna pomogła swemu bratu pokonać ojca, tyrana. Jednak nie mogła pozwolić, by doszedł on do władzy. Po raz drugi, tego samego dnia, przyszło jej podnieść rękę na najbliższych. Zapewne nie raz jeszcze wspomni tę chwilę z bólem w sercu. Jednak dla niej bardziej liczył się ból poddanych, którego niechybnie by doświadczyli, gdyby podjęła inną decyzję. Tak zakończyła się niespodziewana przygoda księżniczki, której przyszło wybrać mniejsze zło. I powiem wam, że ta misja to chyba nawet mi się najbardziej podobała. Tak, dziękuję wszystkim, którzy razem ze mną wiernie towarzyszyli mi podczas przechodzenia tej misji. Również głosom krytycznym, a przynajmniej jednemu. Tak. Właśnie. A co będzie po tej serii? Po tej serii będzie albo Wojownicza Księżniczka w Nowe Światy, albo Kingsbounty, Wojownicy Północy. Jeszcze mi w tej chwili trudno powiedzieć, którą z tych serii zacznę. Wiem tylko tyle, że tu w mojej dłoni znajduje się pudełko z grą Kingsbounty Nowe Światy, natomiast po Wojowniku Północy muszą się dopiero przejść do sklepu.
ale muszę przyznać, że ten tytuł drugi bardziej mnie pociąga, gdyż jest po prostu nowością. A na wojowniczą księżniczkę moglibyście jeszcze troszkę poczekać. Ja zresztą też. Tak. To dziękuję wszystkim za towarzyszenie mi podczas przechodzenia tych wszystkich trzech kampanii. Dziękuję. Trzymajcie się.